dobry, wymieniłem świecę przed chwilą, maska otwarta. Łożysko dalej leży. Sabina się zagrzała, nie mogę się połączyć, cholera z OBD. Standard. Cały czas mi ikonka samochodu mi miga. No i co, wkręca się na obroty, nie dusi się przy niższych. Opada sobie do 800. I wygląda na to, że wszystko jest ok. Czyli ewidentnie któraś ze świec była kijowa. Strasznie mocno je też dokręcono. No i co? Jedyny teraz wymienić łożysko i można gdzieś jechać. Ja sobie w przyszłym miesiącu jeszcze sprawię sobie cztery świece na wszelki wypadek. No ale wszystko wygląda na ok. Wentylator chodzi, płynnie spierdziela. Teraz się wyłączył, bo klimę wyłączyłem. Muszę pomalować w wolnej chwili. I tamto też. Teraz tylko kwestia po prostu przyspieszenia pracy z wymianą tego łożyska. Bardzo miłą chęcią gdzieś pojechał. Jeszcze Sabinka niech sobie pojeździ. Druga rzecz, to mam pas, który z przyciskiem, który jest identyko i muszę po prostu tego wyjąć dziada, a tego włożyć. Tu się jakoś te zapadki podnosi i jest. Z kolejnych zakupów, jakie poczyniłem, mamy wlew niepopękany, więc sobie też go wymienię. Mamy lampkę do bagażnika w końcu. Jeszcze w bagażniku jest listwa, którą sobie zainstaluję, bo tamtą mam już całkowicie popękaną. No nawet z rury strzelamy. No i spada sobie ładnie do 850-900 obrotów. Tak jak zawsze i się nie krztusi. Czyli trzeba zrobić łożysko i jechać po prostu w trasę bez odbioru. O, i kamera cofania zaczęła działać fantastycznie. Jestem w klinice i tu czekamy też na naprawę, na wymianę tego łożyska, która miejmy nadzieję w tym tygodniu nastąpi. Dobra, Sabina odebrana. Zwłaszcza tu, to teraz zaczął pasek się ślizgać. Bardzo fajnie. Zostało mi parę rzeczy do wymiany, które sobie tam wymienię. To nie było łożysko te, które idzie w trójpalczaku tam jakoś, tylko łożysko tutaj już przy samym kole. One hałasowało, ono się posypało. Więc luźniejszy o parę stówek. Oczywiście używka, ale Sabina jeździ. Więc teraz jakby, jeżeli ten pasek się nie wysypie, to będzie koniec wydatków. Muszę jeszcze parę rzeczy tutaj poprzekładać. Z rzeczy, które kupiłem, ale o tym już jutro na spokojnie sobie to zrobię. Mam pas, znaczy przycisk pasa, no i pojadę sobie posprzątać samochód. Więc to tyle na razie. Zaraz uzupełnię skrzynkę, znaczy książkę serwisową. Lampeczkę mam na tył do bagażnika, muszę zamontować, żeby się świeciło. Więc tak, silnik się zagrzał, co tak jakoś widać. Jadę na myjnię, bo strasznie brudny samochód, a dzisiaj spot jest. Pasek przestał się ślizgać, więc chyba się samochód zastał, ale mamy równiutkie 870-900 obrotów, nic się nie krztusi, klimka działa. Jadę teraz, umyję samochód, a później go posprzątam i zrobię jakiś taki porządek, wywalę niepotrzebne rzeczy. Oczywiście czujka ABS-u się świeci, ale to jest tam przy serwie, coś tam tego trzeba wymienić czujnik i to będzie działało.
Teoretycznie. On tak raz się zapala, raz gaśnie, więc nie ma tragedii. Ale teraz myjnia. I jeśli się wsłuchacie, to słuchać tylko szmer kół od opon, a nie ma tego hałasu od łożyska, które się całkowicie wysypało, ale chłopaki mieli mi zostawić, żeby można było zobaczyć co i jak, ale nie zostawili. Więc sytuacja taka, że mam uszkodzony przycisk, a tu mam pas z dobrym przyciskiem, więc trzeba zamienić. Oczywiście nie będę tego odkręcał, tylko spróbujemy wyjąć to. A to się podobno wyjmuje w taki sposób, żeby tu po bokach podważyć czymś cienkim. Więc spróbujemy czymś cienkim. Jak to się usuwa? Tu mamy po bokach, jeśli widać, czerwone. Delikatnie trzeba to podnieść. Wiem, nie korzystam z dobrego narzędzia, to, ale nie mam ten. Tu już ze starego wyciągnąłem i ono jest poblokowane tu po bokach. Więc trzeba wyciągnąć tutaj po bokach, podważyć delikatnie i wyskoczy. I wyskoczyło. Najważniejsze jest nie zgubić. Tych przycisków i to chodzi i mamy dobra. I chodzi pas, trzyma i blokuje. Zastanawiam się, czy sobie go nie zostawić. Chyba go zostawię. Dobra, a to do wywalenia. Teraz czas na bagażnik i montaż lampki. W międzyczasie wymieniłem tą listwę plastik. Oczywiście ten też jest pobłąkany. To zawsze rdzewieje, muszę to zabezpieczyć w wolnej chwili. Ale wymieniłem na ten kawałek plastiku, na taki, który ma całe mocowania, bo mój nie miał. Były dziury. A teraz inna rzecz mnie zastanawia. To na razie zostawię, mi się przyda. Gdzie mi się podziała dwa kable od lampki? Gdyż ponieważ powinny tu gdzieś leżeć, a ich nie ma. Znalazłem. Są gdzieś tam przeplecione, nadopuszczone. Teraz składam, to zostawiam sobie tu w dziurze i to składamy do kupy. I w lampce mamy trzy kable. Jeden jest od zasilania z włącznika, a drugi jest jak jest klapa otwarta, zamknięta. Więc ja sobie zostawię w opcji klapa otwarta, zamknięta. Dobra. Najprostsza z rzeczy. Połamany korek. Cały korek. Dziękuję. Kolejną rzeczą jest taka paczka. Blokad zamówiłem sobie od My Friendów. Bo tu niektóre już mi popękały. Albo się nie trzymają. Więc to i tak, albo wkręcić. Ale jedną ręką tego nie zrobię. I została mi jedna rzecz. To jest najbardziej wnerwiająca. To sobie mogę już schować do skrzyneczki. Spryskiwacze przedniej szyby. Tak, te są spoko, ale pryskają wodą ciut za niżej, za nisko, nie można tego regulować. Znalazłem takie. One mają fajną regulację, tylko pytanie, czy będą pasować w dziurę. A się o tym przekonamy za chwilę. Problem z tym jest taki, że to jest tak wielkie, że to nie przechodzi tu. Przez dziurę. Nie wiem. Więc trzeba kombinować. Jakoś mi się udało to założyć.
Można regulować, zaraz zobaczymy jak to będzie działać. Tylko jeszcze drugą zrobię. Dwie założone. I mamy dwa. Tak, tylko muszę jeszcze ustawić to wyżej odrobinę. Jeszcze jedna rzecz. To jest 900. Ja sobie kiedyś przykleiłem na tył, bo ten już jest wyczarty. I zamówiłem na przypał od MyFriendów taki. Myślałem, że one będą większe, ale się okazuje, że jest idealno. Więc zaraz sobie go przykleję i będzie ładny. Trochę odrobinę jest za większy, no o milimetr, ale się trzymać będzie teoretycznie, bo przedni wymieniony tu Werka kupiła na oryginał na minę urodziny, więc ten zostanie. Wtorek wieczór, więc w końcu po miesiącu mamy spot SAP Cabrio Warszawa i SAP Klub Mazowsze. Sabina wysprząta nas z zewnątrz przynajmniej, w środku jeszcze jakiś pierdolnik jest. W środku jakiś nieporządek jeszcze jest, ale to się jeszcze ogarnie. Z zewnątrz ładnie wygląda, położyłem znowu pur boysów i jest ok, jest bardzo ok, bardzo fajny to jest specyfik. Jedną szmatką się nakłada, a drugą szmatką się zdejmuje i mamy bardzo ładny efekt. Niestety nawet po głupiej menu trzeba to robić, mimo że miałem wosk. Druga rzecz, po wymianie świec samochód chodzi równo. A teraz na spot.